Witam serdecznie wszystkich zagorzałych samocholików w 13 odcinku Serious Sama 3. Moi drodzy, cóż, kontynuujemy przygodę. Na razie nasz plan wygląda tak, że mamy wydupić dziurę w piramidzie, żeby się dostać do grobowca schowanego w grobowcu. Taki jest plan. Czy się powiedzie, czy też nie? A to jest pytanie. W swoim czasie ja odpowiem na nie, przynajmniej taki mam plan. Natomiast na razie szukam jakiegoś sekretu. I mówiąc szczerze, to tutaj jest bardzo taki jakby bardzo sekretogenny miejsce. Da się skakać ze snajperką? Da się, ale nic nie widzę. Ja może to w dupie ładunek po prostu. Czy to zrobiło wrażenie na tej ścianie? Nie. No dobra, nie to nie. Tak sobie szukam sekrecika po prostu, bo no... Dawno żadnego nie było, w związku z czym... Wow. To jakiś robot się chyba chce właśnie pokazać. No ale spoko. Przez okno nie mogę wejść, a dlaczego? Bo ja stąd spadam, bo on chyba tak coraz bliżej mnie się chce cholera pojawić, a jego pojawienie się zwykle oznacza śmierć poprzez strawienie. Albo na niestrawność, zależy kto kogo, ale dobra, nieważne, to są detale, detale. Ja tu się jeszcze szybciuśko rozejrzę. Minimalnie. Znowu słyszę robaczka, więc spadam z tego piachu. A robaczki 2. Dobra, może ja po prostu tędy pójdę. Tyle na to. W ogóle jaki on śmieszny, taki króliczek, kurczę, norki kopie. I słodziak w sumie. Serio, no bo co? Jak wydupiam wszystko, może w końcu coś wydupię. W końcu wydupianie tutaj jest częścią planu, jakby nie patrzeć. Dobra, to jest dosyć sekretogenne po mojemu, no ale nic tu nie ma, no super. O, to wygląda jak sekrecik. Jakiś. Tylko jak tam skoczyć? O, ciekawe. No i gdzie mój sekret? Przecież tu by nikt nie zajrzał poza mną. Gdzie mój sekret? A jakbym słyszał jakiegoś... Dobra, szanić to. Coś tu jest? Nie. Dobra, chrzanić to. Tutaj... Aj, zaraz, jest użyj. Wow, ja mogę tu wleźć. Sekretna budka z biletami odnaleziono. Proszę bilet. LOL. LOL. Dobrze. Matko święta. What the fuck, co ja przeżyłem? Ale jaka cieciobuda, bez kitu. Okej, no dobra, odnalazłem sekrecik. Jeden z tekstów z trailera w sumie się pojawił. Rozdaje darmowe bilety do piekła. Fajny tekst, powiem wam szczerze. Kiedy się przydał. Jak to kurwa... What? Słuchaj. Ale no, przecież mam bilet! Przecież właśnie dupnąłem w to rakietą, nie wiem... Niewystarczający dla was dowód biletowy? No może tu coś znajdę po drugiej stronie, zwykle tak jest. No entry, no... Nie wiem, bo co, bo jakieś piżeście ułożyli z tego? No może niekoniecznie chodzi o marnowanie rakiet. Dziwne. Aj! Początkujący egiptolog, dobra. Jak Hufu, syn Sneferu, wyznaczam syna mojego do władania strzałą, albowiem do niego należy władza nad Egiptem, a potem do jego syna i syna jego syna. Władanie strzałą, ale czym jest strzała? No dobra, okej, fajnie. Ktulu jakiś, knulu. Jakiś knuru. O, a tu jakieś takie sekrecikowate pomieszczenie troszeczkę. Podnosisz kartę dostępu, ojej, do sekretnego magazynu, a co to? Paczuszka? Oj, rozdupczyłem stół. Niech to szlak, nie chciałem rozdupczyć stołu. Ale dobra, no mniej więcej chyba tak to miało wyglądać. Dobra, spoko, spoko. Nie panikujcie, dobra? O, a mnie zachodzą, a mnie flankują. A ich flakuję. Aj, dorwali mnie. No sami powiem ci, że przeładowanie tego karabinu to ty masz zajebiste. Z taką finezją to przeładowuję, że aż cholera z opóźnieniem. No. Który z was jest knulu? Który ma kurde strzały? Aj, nie trafiłem, aj karamba. No dobra, teraz się udało. Muszę się oduczyć dawania rozkazu przeładowania i od razu kazania biegać, bo to źle działa. Ani nie pobiegnę, ani nie przeładuję ostatecznie tak naprawdę. Dobra, ja się z wami... A, mam na was sposób. No cóż. Oj, aj karamba, aj karamba. No i co? Co dalej? No dobra, dawaj. Pięknie. Kto jeszcze? A zaraz, tu też nie mam wstępu chyba, nie? What the fuck? Taki dziwny dźwięk, taki trochę niespodziewany. No nie wiem, tu chyba nie chcą, żebym wszedł. Ale pancerne te bloki robili i trzeba to przyznać. Dobra, może tu mi się uda wejść. Chodź. Aj! No gdzieś żebym się dostał. Ha, zamknęli za mną drzwi. Co to jest? Generator amunicji w postaci bomb? Ale czemu? Jakieś wykopaliska, co tu? Ło, to żem se dupnął. Ale spoko, tam jest pancerz. Ale żem se tak dupnął zdrowo. Prosto w ryj, tak po mojemu bardzo. Dobra, mam tego tyle, to co, mogę se... Ja nie rozumiem, czemu mi dali tu tę skrzynkę, no. Próbuję z niej jakoś skorzystać, skoro już mi ją dali. Co tutaj się tak kryje znowu? Nie ogarniam trochę. Te wystrzały, te wybuchy. No i co mi to dało? Nic mi to nie dało. W sumie więcej życia straciłem niż zyskałem, co nie? Wesołe jest życie, idioty. Haha. Dobra, to może jeszcze... Co mogę wydupić jeszcze? To mogę wydupić. Nie wiem, coś mi to nie gra, ewidentnie. Jakoś tak bez szału te sekrety, a zapowiadały się na większe. No ale dobra, widać tak ma być. Jak wygląda sytuacja czasowa? No jeszcze chwilka odcinka jest. Dobra, to sobie przeładuję to. To jest przeładowane, to jest. Cóż, przepraszam was za ten przeskok, ale niestety musiałem odebrać pukanie do drzwi. Przy okazji trochę sobie na luzie pochodziłem po okolicy, też i się cofnąłem do miasta, także sytuacja życiowo-pancerzowa jest trochę lepsza. Co jeszcze odkryłem ciekawego, to że możemy sobie wydupiać tutaj na przykład te oto jakieś tam filary i tym podobne. Nie wiem za bardzo co to daje, niestety. Prawdopodobnie po prostu fan z wydupiania rzeczy w powietrze. O ile dobrze pojmuję. Ale no jako taka ciekawostka powiedzmy, nie? Można. Ciekawe czy temu też. Coś się wydupi? Nie, to się nie wydupiło. To jest takie trochę bardziej pancerne. Dobra, teraz sobie może na spokojnie... Aha... Coś? Nie, tylko cię. Podniosę tą amunicję. Właśnie te C4. Skoro dają ich nieskończony zapas, to czemu by nie? I zwiedzimy sobie jeszcze to pomieszczenie. Co tutaj jest w ogóle? Pancerz, no okej. Trochę pancera, trochę zdrówka i to w formie takiej no przystępnej. Także 105 zdrówka, nie, 105 pancera, 106 zdrówka, no bardzo fajnie. Latareczka też bardzo fajnie, że się od razu zapala. Dobra, czyli tędy musimy iść, od razu zapisik. Proszę bardzo, użyj. Bierzemy wszystkie te rakiety. Przez całą amunicję, którą nam tutaj dają, trzeba po prostu wziąć. I z niej skorzystać później będzie trzeba, ale najpierw zróbmy tu pułapkę. Na nich nie będziemy jej jeszcze wykorzystywać, ale zobaczycie, że to się przyda. Na razie tutaj, proszę bardzo, te bestie trzeba pokonać. Wielkie, straszne bestie. Padają całkiem zacnie. Gnary nigdy nie były jakimś super groźnym przeciwnikiem. Dobra, szkielety natomiast to już inna bajka. Spróbujmy ich rozdupić w ten sposób. Może teraz położywam troszeczkę C4, znaczy tych rakiet. Tak to brzmi jak plan. On tu jest zeł. Tego tu zlikwiduję. Matko, musisz sami... Sami jesteś kretynem. Ale nie mam co się z nimi chromolić tu, bo naprawdę... Jestem teraz praktycznie w pułapce. Pewnie mogliście zauważyć już. Tak, to się nie otworzy. Także... Puść to sami. Cholera jasna. Co jeszcze? Serio? Już wszyscy? No prawie. Ja słyszę ich więcej. Wow, pajączki, jak miło. A mi dorąbał. Cholera jasna. Może by ktoś mi dał jakieś, cholera, nie wiem, zdrówko, coś ten. A coś chętny? Nie za bardzo. Dobra. Grunt, że przetrwałem. To nawet wypadałoby się zapisać. A to mi dadzą troszeczkę zdrówka. Co prawda w ilościach bardzo mocno racjonowanych, ale to nic. Słuchajcie, jak będziecie się spalić w ten sposób, to za dużo nie osiągniecie, serio. Wierzcie mi lub nie. Jak ten pajączek pociesznie sobie tupca. Ale! Dorwał mnie. Oj, dorwał. Dobra, ktoś jeszcze, czy to wszyscy? Amunicja do karabinu szturmowego zawsze dobrze robi, także nie narzekam na to, że jest. Oj, chodź tutaj, tu chodź. Jak nie mam to wszyscy, więc zapisiki do przodu. Co tu się dzieje? Żegnaj, dobra. Aha, czyli tam jest to kolejni przeciwnicy po prostu. Oho, siema. Fajnie, dobra. Nie wiem, jakiś zapis kontrolny pewnie. Aha, jak gra też mnie zapisała, no to dobrze wróżę. Chyba walka wręcz lepiej na nich. W ogóle to najlepiej działa na nich młot chyba. Walka wręcz trwa ciut długo z kolei. To jest to nie jakiś tam minus. Czy się nie powinniście jakoś rozpływać w powietrzu, coś tam? Ja słyszę was kilku. Szkoda, że one... Nie szkoda, że one trochę mnie dają, bo to mogłoby generować pewne problemy z szybkością działania. Cholera, nie wiem, który jest już pokonany, a który jeszcze jest do pokonania. Dobra, to jest fajne. Może coś szkórka jakaś. No to mogło podziałać. To ci nie wyszło, brachu, sorry. Serio. I co, to wszyscy tak po prostu? I am not impressed. Ale dobra, przynajmniej życiowo-pancerzowo jest dobrze. A tam jest jeszcze jeden pajączek. No dobra, no to się go pokona. Oj, bo ciebie też muszę palnąć. No to co wy się jeszcze na mnie próbujecie zebrać? To ja nie wiem. Dobra, myślę, że starczy. Cóż, moi drodzy, kończę ten odcinek. Mam nadzieję oczywiście, że się podobało. Zachęcam do komentowania, do wyrażania swojego zdania na temat tego, co zobaczyliście i co myślicie. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo, hej!